What are you doing in the bathroom for so long? Po raz pierwszy z Back to the Ocean zetknąłem się w czasie przesłuchań konkursowych w 2011 roku na Kaliskim Festiwalu imienia Pawła Bergera. Co prawda nie zajęli tam pierwszego miejsca, ale zgarnęli tam sporą pulę nagród. Między innymi specjalną nagrodę od zespołu Jam. I tą najważniejszą, nagrodę publiczności. Od tamtego momentu minęło sporo czasu i sporo pozytywnych spraw się wydarzyło. O tym opowie Agnieszka, kobieta wielu talentów, ale przede wszystkim liderka i wokalistka Back to the Ocean. Zapraszam. Dużo rzeczy się wydarzyło tak naprawdę przez ten rok, po odejściu z pracy, bo zrezygnowałam z pracy zawodowej, żeby całkowicie się skupić na karierze muzycznej. Dużo czasu poświęciłam na zorientowanie się, jak działa branża muzyczna. Bo to było moje główne pytanie, jak to zrobić, żeby... Spory labirynt, prawda? Tak, okazało się, że tak. Pozbyłam się wielu złudzeń. Takich związanych chociażby z przekonaniem, że jeżeli robisz bardzo dobrą muzykę, to cię znajdą. To już w ten sposób nie działa. Natomiast dzięki swoim działaniom, dzięki temu, że jestem obecna na takich dużych dwóch platformach, gdzie można zamieścić swój profil muzyczny, czyli Reverb Nation i Sonic Beats, dotarłam do człowieka, który jest teraz moim, nazwijmy, agentem. Ja zawsze patrzyłam dosyć szeroko. Nawet był taki moment, że ja niekoniecznie wyobrażałam sobie, że w ogóle moja muzyka może być dobrze przyjęta w Polsce. Potem została dobrze przyjęta w Polsce i znowu skupiłam się na Polsce. Ale w momencie, kiedy poczułam, że już no, zrobiłam tutaj ile mogłam w takim, powiedzmy, alternatywnym wydaniu, bo jestem artystką, która na pewno nigdy by nie mogła na jakieś szerokie wody w Polsce wypłynąć, choćby dlatego, że śpiewam po angielsku, to nadszedł czas, żeby się naprawdę skupić na tej zagranicy, tak, na Europie i na Stanach Zjednoczonych, ogólnie na świecie. To duży prestiż, dla mnie spełnienie marzeń, bo zawsze chciałam wystąpić w Stanach Zjednoczonych. Wielu artystów, których bardzo cenię, to są artyści ze Stanów Zjednoczonych, więc ten rynek zawsze mnie pociągał. I taka konfrontacja z amerykańską publicznością. W przypadku tego festiwalu w Nashville, to nie był festiwal country, natomiast wiadomo, że Nashville jest tak, stolicą, tego kolebką country. I wielu songwriterów było grających muzykę country, ale nie tylko. Zresztą to był akurat, myślę, mój plus, dlatego że moja muzyka bardzo odstawała i automatycznie tym bardziej się też... Była zauważana. Tak, tym bardziej była zauważana. No i byłam jedyną artystką z Polski, to po pierwsze. Byłam jedyną artystką z Europy. Tam byli wyłącznie Amerykanie, jakaś osoba z Australii, jakaś osoba z Kanady. I nagle dziewczyna z Polski, która wychodzi z gitarą i okazuje się, że publiczność przyjmuje ją po prostu entuzjastycznie. To jest dla mnie bardzo duże takie doświadczenie, nazwijmy to psychologiczne, czyli że jadę, występuję przed amerykańską publicznością, śpiewam po angielsku, jestem przed ludźmi, dla których to jest język ojczysty, więc jakikolwiek inny akcent, jakoś źle wypowiedziane słowo, no natychmiast na pewno by ich raziło. No wiem, że bałaś się tego. Tak? Bałam się tego, to była jedyna rzecz, której się bałam, reszty byłam po prostu bardzo ciekawa. No i okazało się, że wszystko jest super, bardzo, bardzo dobrze wypadły moje występy. No i mam bardzo taki mocny punkt referencyjny w swoim CV. Women of Substance Radio i to jest stacja, która tak emituje wyłącznie kobiety i naprawdę jest tam dosyć mocna selekcja. Ja dwukrotnie próbowałam dotrzeć do tej stacji, wysyłałam swoje utwory, aczkolwiek z ostatniego singla, który może był taki mniej dopracowany niż pierwszy maxi singiel i nie udało mi się. Natomiast jak postawiłam na utwór Yes, We Have a Son, który jest taką do tej pory był taką najmocniejszą moją wizytówką, okazało się, że to otworzyło mi drzwi do tej rozgłośni. Me,
Epka już w zasadzie w przyszłym tygodniu będzie się tłoczyć. 5 nowych utworów. 4 utwory z tych 5 znane są publiczności koncertowej, ponieważ wykonujemy je na koncertach. Jeden utwór absolutnie premierowy i jestem przekonana, utwór tytułowy Rain, że to będzie perła na miarę Yesu Have a Son, a może nawet mocniejszy utwór. A propos Burning for You, myślę, że to było tak, że to było bardzo duże zaskoczenie dla dziennikarzy, którzy znali mnie z maxi singla Yesu Have a Son, takiego bardzo jednak klimatycznego, smoothowego, i nagle jakiś taki żywiołowy utwór jeszcze z przymrużeniem oka, tak? Bo nagle tam jest w utworze przejście na dicho, no takie tak, dicho, tak to nazwijmy. Jestem bardzo ciekawa wrażeń z najnowszej epki Rain. Od razu powiem, że tam są 2 utwory, no takie mocno rockowe. Jeden wręcz taki bardzo mocno rockowy, taki mój protest song. Generalnie moje korzenie są rockowe, już kiedyś wspominałam o tym. Ja się wychowałam na rockowej muzyce. Do tej pory nie bardzo miałam okazji, żeby to pokazać. Teraz mam w składzie Grześka Kuksa, gitarzystę, który między innymi współpracował z Martyną Jakubowicz. Świetnie gra na gitarze akustycznej, ale też bardzo dobrze gra na gitarze elektrycznej. Jest to takie mocniejsze brzmienie w tych utworach. Ta epka jest bardzo różnorodna. Jest i klimat smoothowy, gdzie będzie piękna wiolonczela, gdzie będzie piano, ale są też utwory oparte mocno na gitarze akustycznej i gitarze elektrycznej. Myślę, że ta epka najnowsza z 5 utworami, ona pokaże całe spektrum brzmień, w których ja się obracam. Kolejny festiwal songwriterski, który się odbywa w Kopenhadze w sierpniu, w tym roku od 16 do 18 sierpnia. Na ten festiwal przyjeżdżają songwriterzy z całego świata. I to już faktycznie nie tylko europejscy songwriterzy, ale ludzie no, po prostu z całego świata, ze Stanów, z Australii, z Kanady. Moim wielkim marzeniem było zagrać na tym festiwalu i w tym roku to się uda, więc kolejny punkt do mojego CV. To będzie możliwość sprawdzenia się z europejską publicznością, tym razem zobaczenia, jaki jest odzew. Myślę, że nawiązania wielu ciekawych kontaktów. No i tak jak wspominałam, kolejny punkt do CV jest bardzo ważny przy aplikowaniu do dużych takich festiwali, gdzie już się jedzie z całym zespołem. Takim festiwalem jest chociażby Eurosonic, który się odbywa w Holandii. Hey, you got me worried. Od września zaczynam z moim agentem amerykańskim taką większą, nazwijmy to, kampanię promocyjną. Też zdobyłam inwestora, człowieka, który zaangażował pieniądze w tą kampanię. I te pieniądze pozwolą na to, żeby w profesjonalny sposób ten materiał rozsyłać do dużych wytwórni. Wiadomo, że do tych wytwórni nie trafia się z ulicy, trzeba działać poprzez takiego agenta, ale ten materiał musi być bardzo dobrze przygotowany, także na to pójdą pieniądze i to będzie ten frontalny atak. Ten rynek światowy to jest również rynek polski. Dzięki dotychczasowej muzyce ja dotarłam do wielu dziennikarzy w Polsce, do wielu stacji radiowych, gdzie już mam, nazwijmy to, wyrobione kontakty i mogę wysłać imiennie płytę. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie odbiór. Mam nadzieję, że będą te utwory grane w stacjach radiowych. You keep me spinning.